tej serii przypomnijmy sobie kolejną strategię turową, jaką był tytuł Disciples 2. Przejdziemy sobie tutaj również kampanię. Faktem filmiki z kampanii Heroesa będą się raczej, będę się starał nagrywać na streamach, a tutaj żeby przygotuję sobie materiał, żeby tak go wrzucać w wolnej chwili, abym akurat nie mógł jakiegoś streamu zrobić. O co chodzi w Disciples, przepraszam was bardzo. Disciples mamy do czynienia cztery różne rasy. Mamy rasę Imperium, czyli coś jak ludzi. Mamy rasę oczywiście hord nieumarłych, czyli nieumarli, zombie, szkielety, śmierci i tak dalej. Mamy górskie klany, moja ulubiona. Tutaj dowodzimy krasnoludami, niziołkami tak jakby i oczywiście olbrzymami górskimi. I mamy czwartą rasę, Legion Potępionych, czyli ogólnie demony. W dodatku, bunt elfów, dochodzi nam piąta rasa, gdzie prowadzimy elfów. Na samym początku zaczniemy sobie kampanię Imperium. Machniemy sobie Imperium. Teraz widzicie, tutaj mam jedną Mroczne Proroctwo i Strażnicy Światła. Zaczniemy od Mrocznego Proroctwa, ponieważ to jest podstawowa kampania. Strażnicy Światła wyszli w dodatku i tam musimy mieć bardzo zaawansowanego bohatera, żeby w ogóle sprostać wyzwaniom w tej kampanii, więc zaczniemy sobie podstawową kampanię. Teraz tak, standardowo mamy tak, możemy wybrać sobie trzech bohaterów. Możemy sobie wybrać Lorda Wojownika. Jego specjalność pozwala nam regenerować 15% obrażeń, jakie podnieśliśmy w danym dniu. Drugim lordem jest Mag Lord. On pozwala nam rozpatrywać czary 5 poziomu za połowę kosztu. I oczywiście możemy rzucić te czary 2 razy na dzień. I trzecim naszym lordem jest Guildmaster. On przewodzi gildii. Jego specjalnością jest dostęp do większej ilości umiejętności jednostki złodzieja, a także rozbudowa miasta kosztuje nas jedynie 50%. My sobie weźmiemy wojownika i odpalimy grę. Wielka wojna. Mamy za cel zniszczyć Erhok Mroczną. No to spróbujemy ją zniszczyć. Haton. No, weźmiemy sobie Hatona. Okej. Wysoki kapłan. Musimy zniszczyć Mroczną, Erhok tę Mroczną. Dobra. Gra zapisana automatycznie. Możemy wejść do miasta. Jednostki się buduje, budynki się buduje tu. I każdą jednostką mamy tak jakby dwie możliwe ścieżki. Mamy jednostkę wojowników, magów, strzelców i tak jakby jednostki wsparcia. Jednostką wsparcia u tych jest jednostka lecząca albo 41, albo 20 wszystkich. Ja zwykle idę... mam mało kasy, bo gram na najwyższym poziomie trudności, więc nie da rady. Tu są jeszcze jednostki miastowe. Gilia pomaga nam wynajmować złodziei. Wieża magów odkreślać czary, a świątynia nas leczy. Dobra, na razie może nic nie kupujmy. Może tutaj. Tego sobie weźmy. Tego sobie weźmy. Dwóch giermków. Magiem nigdy nie grałem, więc weźmiemy sobie łucznika. Bo mag daje 15 wszystkim. Dwóch... mogę giermka jednego wziąć, czyli łucznika sobie. Tak, weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie też pyk, pyk. To jest mikstura leczenia. Daje nam 100 punktów leczyć jakąś jednostkę. Albo mikstura wskrzeszenia przywraca nam do życia martwą jednostkę. Jest przypadek taki jak w Heroesa 4. Jak nam umrze bohater, to jednostka mogą iść, ale są spowolnione. Dobra, czekajcie, jeszcze tu gdzieś miałem to, sztandary. Dzięki temu będziemy wiedzieć, kto gdzie jest.
Tu coś jest, więc warto na to skoczyć. Atak! Każda bitwa zabiera nam połowę aktualnie posiadanego punktu w ruchu. Poczekaj. Nogi. No niepotrzebnie poczekałem. Ale mamy te 15% leczenia, więc teraz tak. Leczysz jednego. Ciach. Ciach, ten już jest martwy. I jeszcze na koniec tury akolita może jednego uleczyć. Tu mam 17, tu mam 21. Dobra, ten już jest prawie uleczony. Dostaliśmy, każda jednostka dostaje po 5 expa. Jedziemy dalej. Mamy 4 ruchu, to weźmiemy sobie to. Mamy 2 ruchu. Jakiś pocionek na złodziei. W następnej turze end. End działa end. A, spacja. To nie są heroesy, przepraszam. Walczymy przeciwko Legionom Potępionych. Dostaliśmy kasę. Musimy teraz zobaczyć naszą armię. Ty masz ile? 80 kolejnego poziomu, ty masz 70 i ty masz 80. Czyli najpierw nam awansuje łucznik. Więc kupimy sobie rozszerzenie, rozwinięcie do łucznika. No, to jest prosta sprawa. Archery range. Dobra. Bierzemy bohatera i targamy dalej. Dobrze. To może tego, co? Uderzysz go. Uderzysz go. To sobie daj defenda. Ty go ściolaj. Dobra, jednego mniej. Tu go ulecz. Tu w zasadzie możemy przyspieszyć walkę, bo wiemy, że już wygrają. Kogo mi leczyło? Tego mi leczyło. Dobra. Po 6 dostaliśmy. Teraz będą gobliny. I następna turka. Tu jeszcze możemy sobie odpalić informację o aktualnych zasobach, jakie mamy. Ja nawet nie wiem, gdzie jesteśmy, w jakiej pozycji na mapie jesteśmy. Tu jest chyba też ograniczenie poziomowe naszego. Nasi możni uciekli ze stolicy. Dobra. Bla, bla, bla. 210. Tu chyba już nie pojadę. Dobra, zobaczmy z tym. To jest chyba końcówka, proszę bardzo. Niepotrzebnie, bo on teraz będzie się bronił. Tego już byśmy zabili. Dobra, damy tak, bo raczej nic tam nie zabiją. Wszystkich uleczyłem. Dobra, czyli oni się musieli misnąć. Czekaj, tu dalej nie ma jazdy. Tu jest jazda troszkę w dół, tak? Popatrzcie tutaj. Tutaj mamy nasze stosunki z aktualną, z naszymi przeciwnikami. Jeżeli byśmy grali w multiplayerze, nasze akcje przeciwko innym mogłyby to spowodować, żebyśmy nawiązali sojusz. Dobrze. Ile mamy? 210 mamy, więc teraz tak. Czy jednego 40, czy wszystkich? Ja zawsze idę tak. Zawsze idę, żeby leczyć wszystkich. Takie jakieś skrzypienie. Nikogo na polu nie zostawiać. By ja tylko uleczyć. Dobra. Nasze tereny się... O, wiedziałem, żeby tu podjechać. Co tam dostaliśmy?
przez nasza inicjatywa rośnie na 30%. O 30%. Przydatne. Dobra. Ile ja mam funduszy? 160, więc w tym dniu jeszcze nic nie kupimy. W tym dniu jeszcze nic nie kupimy. Czyli tego jeszcze tu możemy ociorać. Następna tura. Mamy 100 many naszej życia i mamy 160 zł. Teraz dostajemy 150 zł zawsze. Podostajemy kasę ze stolicy. Chyba 100 zł. 100 sztuk złota. 100 zł. 100 sztuk złota i 50 z każdej kopalni. Dobra. Proszę zaznaczyć. Jedź tutaj. Wejdź sobie do zamku. To jest ulepszone. Tych nie mamy teraz tak. Możemy pójść w rycerza, który ma 150 życia, 50 ataku. Albo możemy iść w Witch Huntera, który ma 140 życia, 50 ataku, ale ma odporność na umysł. Więc pójdziemy sobie Witch Huntera. Z tego co pamiętam, właśnie Erhog Mroczna albo ktoś tam stojący koło niej miał właśnie takie zdolności, że mogli nas sparaliżować. Więc warto czasami po prostu skorzystać z tego. O, 75 już nam przychodzi. Czyli nasz teren się powiększył i przejęliśmy kopalnię Manę Życia. Tutaj widzicie. Dobrze, to będzie szybka akcja. W zasadzie tak. Zadali mi coś? Ulepszyłem wszystko. Dobra, dwa poziomy. Idziemy dalej. Tutaj mamy miasto, będziemy je przejmowali zaraz. Teraz właśnie trzeba pamiętać, jakiego bohatera wybrać, bo na przykład wojownik w tym klanie lata. Wiem, że jeszcze lata wojownik u nieumarłych. U nieumarłych to chyba wszyscy latają. Nie wiem, czy Licz, czy Mag lata. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić, zweryfikować, ale to już poza nagraniem sobie kiedyś. Dobra, tutaj przejmujemy miasto. Każde przejęte przez nas miasto powoduje... Dobra, to w zasadzie można na szybko puścić. Każde kolejne miasto przejęte przez nas daje nam profity. Pierwszy profit jest taki, że rozszerza nam teren, nasze zajęcie. Dobra, coś tam mówisz. Czasami coś tu jest w mieście. Teraz tak, tu mamy defensa. Jeżeli byśmy chcieli, to tak. Mamy. Może zawierać tutaj więcej jednostek do obrony. Szybciej się regenerujemy w mieście i także dostajemy większy bonus. Widzicie tutaj armor 15. Jakbyśmy tutaj ulepszyli za 250, to byśmy dostali armoru na przykład 20. Ja tak myślę, czy możemy... W zasadzie możemy teraz ulepszyć sobie gildię. Gdzie sobie możemy ulepszyć? Co tu jest? Archerzy, dobra, zaraz was zaatakuję. Ulepszyłem gildię dlatego, ponieważ kupię sobie teraz złodzieja i tym złodziejem będę chodził i truł. Ponieważ gram lordem, jakim gram, mam możliwość jedynie chyba potrucia albo zabójstwa. Wiem, że jeżeli chodzi na przykład o inne jednostki, 150-70, dobra, Duke, Archmage, dobra, nie będę tego czytał, bo jestem słaby, z angielskiego, Ponglish English, jak to się mówi, tak umiem, i widzicie, umarła nam typiara, nie przeliczył, umarła nam typiara. Dlatego wracamy tutaj,
kupujemy sobie świątynię, bo jednak szkoda nam troszkę. I jest tutaj taki plusik. I to jest z grobu 50. Poczekamy ten jeden dzień, żeby się zregenerować, bo i tak chyba nie mamy ruchu. Mamy 6 ruchu, moglibyśmy tego, no to przeatakujemy, bo te tchugi nas nie zaatakują. Bo pierwszy rząd może tylko pierwszego razić. Ten już daje obronę. Ty umrzyj. Nie zostaję w mieście z tego tytułu, ponieważ mamy bohatera. Czy bohatera? Mamy lorda dowódcę, który daje nam 15% regeneracji w zamku, czy też poza nim, więc jest to takie konieczne. Tutaj defenda. Okay. Na razie jest fajnie, bo wszystkie strzały wchodzą. 43, 27, 15. No, troszkę ciężko. No, jeszcze raz uleczymy. Jeszcze raz uleczymy. Czyli tak, 15, 60, no to raczej ty, bo ty potrzebujesz najwięcej leczenia. 9. 30, 38. No, jeszcze mamy dużo do następnego poziomu. Tutaj co tam stoi, gobliny. To tu się jednak uleczymy troszkę. Mamy 60 golda. Jakbyśmy kupili gildię magów, za 350 byśmy mogli. Jakiś czar obrażeniowy rozwinąć. Kupimy teraz gildię magów. Może spróbujemy jeszcze to zawalczyć, ty, żeby się już nie cofać. To nam się rozciąga. Wchodzimy teraz do miasta. Zobaczmy, czy uda nam się. Nie tutaj. Proszę bardzo. I teoretycznie to wszystko z kasą, co żeśmy chcieli kupić, bo w mieście tu już mamy wykupione. Tutaj już więcej nie możemy, bo jedno wyklucza drugie. W to nie szliśmy w ogóle, więc tego nie będziemy kupować. Tutaj się opracowuje czary. I ward. Aha. Obrona przeciwko powietrzem. Inicjatywa. Zwiększa obrażenia. Zadaj 15. Opracowanie 200 i koszt rzucenia 100. Mamy 400, czyli teraz będzie nas to kosztowało rzucenie 100. I tutaj rzucamy czary. Robimy takie coś, taką błyskawicę. To zobaczcie. Dostałem po 15, więc archera mam na strzała. Dzięki temu, że archera mam na strzała, jeżeli trafię, niestety zrobiłem misa. Ale on miał mniej. Ty masz ile? 25. No to tutaj niestety defenda. Zabij tego. Zabiłem środkowego, żeby ten nie dostał dwa razy. Albo ten nie dostał dwa razy. Mis, chociaż tyle. Ty się może ulecz. Bo ty masz ile? 15 zadajesz. Tak. Myślałem, że jak zadam mi po 15, to uda mi się to przeciągnąć na moją stronę. Dobra. Teraz tak. Lecz. Ty się uleczysz, ty się uleczysz. Niepotrzebnie ciebie leczyłem. Bo ci z tyłu się uleczą sami już. A ty się skrzesisz tutaj. Na drugim poziomie, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, na drugim poziomie mamy leczenie. Tak, healing 30. 400 potrzebujemy i 200 kosztuje.
Mamy też tutaj, możemy przywołać żywą zbroję. Jakbyśmy chcieli jakiegoś, jakąś jednostkę zjechać na mapie, to możemy sobie przywołać takiego żywieńca. Dobra, jak widzicie, mamy już dzień 9, w miarę szybko nam to idzie. Mam nadzieję, że uda mi się zakończyć ten odcinek zwycięstwem. Jeżeli się spodoba ta seria, to rzucę co innego. 275 przychodzi, czyli gromadzimy sobie środki na rzucanie kolejnej many. Life potion, dobra. Idziemy dalej. To jest ork. I ork nas co? Ma zamiar nas zaatakować następnym razem. To może byśmy kupili teraz tak. Kupmy sobie złodzieja. Kupmy sobie złodzieja. Nie to, wyjdź z złodzieju. Teraz zobaczcie, jak działa złodziej. Podchodzę. Na orkach to niestety nie działa, bo to jest tak, duel. To jest pojedynek. Albo poison. Poison to jest 65% szansy. Na zieloną skórę to zawsze słabo działa. Widzicie? Pierwsza porażka. Zauważyli, że coś im dolewam do napoju i nas obwiesili na drzewie. Teraz, ponieważ mam kasy, już nie potrzebuję, mogę kupić jeszcze jednego złodzieja i go spróbować jeszcze raz podtruć. Bo ork jest dosyć silny. Ork ma 200 życia, więc to będzie prawdziwe wyzwanie. To będzie wyzwanie, ale mam nadzieję, że może na tym orku, chociaż muszę zobaczyć, dokładnie policzyć, może na tym orku uda nam się. Mógłbym też jeszcze rzucić czarem, tak? Widzicie, tu są już hordy potępionych. Oni będą próbowali nam tutaj przejmować czary. To jest różdżkarz. Różdżkarz rozkłada takie różdżki, które przejmują teren. Każda rasa ma swojego. Rasa Imperium leczy. Rasa demonów chyba przeraża. O, widzicie? Poison. Jeszcze raz byśmy spróbowali. Będzie nam łatwiej. I udało się jeszcze raz. I zobaczcie, już ten ork wygląda troszkę kulawie. Spróbujmy teraz przeatakować. Ork ma ile? Ty dajesz 25. Ork ma 50, nie, 40 masz. O, to nie jest źle. I zadajesz ile obrażeń? 55 zadajesz. Giermek ma tyle, przeżyjemy. 57 zadałeś. Ty zadałeś 19. To leczymy. Ładujemy. Miss. No to ty już dasz defenda. Bo to się zrobiło za grubo. Jak widzicie, te misy to jest 80% na trafienie. To jest... Czasami wejdzie, czasami nie wejdzie. Aj! Popełniłem błąd i teraz zobaczmy. Dobra, to już możemy dać taki czas i po 24 dostaliśmy. Czyli jeżeli wszystko będzie dobrze, to łucznik nam w następnej bitwie awansuje. Łucznik nam w następnej bitwie awansuje. Złodzieje są jeszcze fajni po to, bo odkrywają takie rzeczy. Odkrywają takie rzeczy. Tutaj czasami można, jak nie wiemy, co tam jest, to możemy wpaść na nieciekawy motyw. Dobra, to są autosejwy.
Mamy 275 i przychodzi nam 75. Przychodzi nam troszkę więcej złota już chyba. Przychodzi nam złota ile? 200. Bo tutaj mamy... Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Sukces. I co tu mamy? Mamy Ghosta, Fightera i Zombika. Ghost paraliżuje. Tu będzie ciężki pojedynek. Ale może na tym by było... Czekajcie, czekajcie. Idziesz tam. Przejedźmy sobie. No, tu już są takie ogry. Nie pamiętam ogra, ale ogr jest chyba troszkę silniejszy. To, żeby było na tych, podnieść sobie skilla. Chyba, że tu coś lata. Zobaczmy. Czasami warto nagromadzić sobie... O, proszę bardzo. Ktoś nas zaatakował, czy nie? Czy on będzie chciał nas zaatakować? To może my go zaatakujmy. To jest kto? Aha, czyli musimy zrobić... Zrobimy tak i robimy... Dzięki temu, że wysyłamy szpiega, będziemy mogli wiedzieć, jakie jednostki ma nasz przeciwnik. Mauruzen to jest... Dobra. Kolego, proszę bardzo, zaatakuj tego Mauruzena. 45, no to tego pana. Mauruzen jest taki słaby, że on nam przeraża nasze jednostki. Powoduje, że one uciekają. Więc warto by było go szybko ubić, ale on sam ucieka. Czy ja mam... Udało mi się go ubić? Udało mi się go ubić i dwie jednostki mi awansowały. No to jeszcze tutaj pojedziemy sobie. I tego opanujemy. I kupimy sobie tak. Kupimy sobie laskarkę. Jak to się nazywają. I kupimy sobie giermka, bo giermek ma najwięcej punktów życia. A ona leczy 40, więc... Tutaj sobie postawimy różdżkę, która nam przejmie teren. Dzięki temu, że ta różdżka przejmie nam teren, będziemy mogli czerpać korzyści tutaj z many górskich klanów, many życia, many runicznych kamieni, bo życie to mamy my, Imperium. O, kolejne. To może tego byśmy dziabnęli. W zasadzie, jak już tu jesteśmy, a on się przypałętał. Proszę bardzo. Co tu się stało? Tu coś nas interesuje. Tu pewnie jest ten kultysta. Erhok mroczny. My atakujemy tych. Proszę bardzo. Dajmy szybką walkę, bo i tak nie zdążą uciec. Dobra, mamy 17. Za 49 nasz awansuje. Ty leczysz 20. Teraz przy tym... Szkoda, że... tu jest laskarka. To musimy przejąć, a naszą laskarkę... Teraz tak, zobaczcie. Spróbujemy ukraść sobie stąd rzeczy. Nasza laskarka, lecisz tutaj, usuniesz sobie to. Dobra. Postaramy się tutaj jakoś ogarnąć. Tylko ten troll mnie tutaj, ogr, interesuje.
może byśmy wysłali... No nie wyjdę stąd. Pyk. Usunięta laska, w następnym dniu postawiłem swoją. A teraz między innymi tego tutaj pana weźmiemy i ten już tutaj troszkę lepszy jest. Silniejszy, ulepszył się. I proszę bardzo, następna tura. 28. Jeszcze jeden taki i nasz dowódca dostaje poziom. Słuchajcie, zrobimy sobie tak. Może jednak ulepszymy sobie to. Aha, jeszcze brakuje nam. Nic. Nie szkodzi. Ukradnijmy tak. Blizzard albo Rock. To Blizzarda ukradnijmy. Udało się. To jeszcze możemy raz ukraść. Spróbujmy ukraść teraz Rocka. Udało nam się. Czyli tu jest w zasadzie w następnej turze. W następnej turze, zobaczmy, bo tu już jest chyba końcówka mapy, tak? Tu już jest końcówka mapy, więc dobrze by było tam pojechać, tych dwóch ubić. Dobra, zobaczmy. Bo to jest mała mapka, więc sądzę, że wykorzystajmy wszystko, bo tylko jeden bohater nam przechodzi dalej. Więc to coś tam płynie chyba. Tylko lekaj sobie tutaj. Tu jest. Źle zrobiłem. No ale dobra, już trudno. Źle zrobiłem. Lordzie dowódco. Zaatakujmy tego. Ten złodziej po prostu walczy. On ma dużo inicjatywy. Złodziej ma zawsze 60 inicjatywy i ma 30 obrażeń. 6 się przydało. Dobra. Tutaj nie będziemy tego atakowali. Bo obrońca miasta, obrońca stolicy jest kozakiem. Zaraz wam pokażę mojego własnego obrońcę stolicy. On tam ma chyba 900 życia i 90 pancerza, to jest... Oprócz tego, że ma 90 życia i 90 pancerza, to jeszcze, jeżeli o to chodzi, jest niezły... Dobra, on nam zajął. To teraz tak, za 6. Pojedynek damy. Dobra, pokażę wam jeszcze pojedynek. Bierzemy złodzieja. Klikamy. Najpierw go otrujmy. Każda czynność zabiera nam pół punktów ruchu. A teraz duel. Otruliśmy go z tego tytułu, że miał mniej życia. I miał mniej życia, mogliśmy go wykończyć. Jedź sobie tutaj. Ty kolego, jedź tutaj. Ja. Cały dzień. Dobra, słuchajcie. Mamy 320, więc możemy tą żywą zbroję rzucić tutaj. Żywa zbroja, jak to wygląda? Przypomnij mi. Ty masz 175 życia chyba, nie? 175 życia, 65 obrażenia. Czyli tak spróbujemy go... Dwa razy go uderzymy. Raz.
I dwa. I ile dostajesz za taką żywą zbroję? Dostajesz 95. No, bardzo mało do nowego poziomu. Jakby dostał poziom, to byśmy mieli więcej życia, dostałby i dostałby premię do obrażeń i tak dalej. Ale dobra, tu jest chyba miasto, mi się wydaje. Tak, to jest miasto z bohaterem. Więc zaatakujmy je. To jest miasto z bohaterem. To jest miasto z bohaterem, który jest łucznikiem. No i powiem wam, że mogę trochę tego pożałować, że tak zaatakowałem. Bo ten daje ostro, po 30 chyba daje. No, on daje ostro. No i zobaczmy. Skrzesiłeś mi go. No i troszkę to zmieniła postać rzeczy, bo jak on go skrzesił, to jak tak trochę na Jana poszedłem. Mogę stracić wszystkie jednostki. Na szczęście chyba nie. Tego mi zabiłeś. Ja robię sobie teraz... Łyknę pocionka. Ty tam, proszę bardzo. 37 zadajesz, to trochę mało. 42. 52. 42. No i teraz tak, czy wypije, czy zabije? Bo ty dajesz ile? 40. Uderz. Udało się. A ja muszę teraz wybić jeszcze raz. Mam 116, ty zadajesz 40, ja zadaję. Dobra. Zobaczmy, nie przedłużając, czy tak, czy nie. Ktoś się misnął? Udało nam się wygrać. Nasz awansował. Dobrze, że troszkę kasy przyoszczędziłem. Okej, dostaliśmy artefakt. Dostaliśmy artefakt, ale teraz muszę wskrzesić. Ty kosztujesz mnie 200. Ty kosztujesz mnie kolejne 200 i ty kosztujesz mnie kolejne 200, tak? No, nic nie szkodzi. Artefakt, tutaj jest co? Dowódca wyposażony z tym dostaje 10 obrażeń mniej. Okej. Okay. Nie ma tragedii. Jakbyśmy to ulepszyli za 150. Za 150 mamy regenerację 15. Nie wiem, czy to się sumuje, 15 plus 15. Dobra. To była dłuższa runda, ale próbujmy. To jest mana życia, czy to jest runiczna mana? To jest chyba mana życia. Tak mi się wydaje, niebieska to jest mana życia. Jeszcze się sobie na tym powalczymy. Spróbujemy tutaj zrobić wszystko, żeby... Dobra. Ty wbij tą rózgę tu. Ile rózga kosztuje? 150. Tutaj jest jakiś nieznany skarb. To sobie powinniśmy po niego wrócić. Za dużo ich tu masz. A tak. Popełniłem drobny błąd. Bo przez to, że... A nie, bo leczę wszystkich, więc... Leczę wszystkich, więc dzięki temu, że leczę wszystkich... Zobaczcie. Kliknę tak. I 20. I teraz jeszcze będę raz leczył 20.
90, 90, 67. To w zasadzie mógłbym stwierdzić, że będą uleczeni. Zobacz, co tu jest do ukradnięcia. Jasne, że tak. Ile możesz, tyle kradni. Ty, kolego, podjedź sobie tutaj. Jeszcze się nie zregenerowałeś? Jeszcze nie. To w następnej turze może jeszcze jednego wyślemy. I tego ogra tutaj pojedziemy. Nie ruszyłem się naszym złodziejem. Jakbym się nim ruszył, to bym miał możliwość. Ile on ma tych? Banery, tak. Jakieś spowolnienie. Teraz dopiero mi wczytało. Za każdym poziomem możemy wybrać jeszcze jedną zdolność naszemu bohaterowi. Wziąłem sobie noszenie banerów. Dobra. Zaatakuj tutaj typa. Wziąłem sobie zdolność noszenie banerów, bo pewnie gdzieś tam w trakcie tej kampanii ten baner wpadnie. Ile dostaniesz? Na 60. Czyli teoretycznie jesteś nasz na strzała, ogrze. Więc teraz cię przeatakujemy. Więc jesteś na strzała nasz. Proszę bardzo. Ciach. Bo ty masz 20 inicjatywy, więc podnieśmy bez problemu. Okej, udało nam się. Jeszcze sobie uleczymy raz. 78 za takiego paszkwila. Dobrze. Ty, kolego, coś tam jeszcze możesz ukraść? 60%, jasne, że kradni. Przydadzą nam się te... 50 nam się też przyda chyba. Jak damy radę, to kradnijmy. Dobrze, dobry złodziej. Jedźmy dalej. Aha, tu już w zasadzie nie mamy co zrobić. Ty, koleżanko, przyjmij sobie. Aha, jeszcze masz czas, dobra. I teraz tak, mimo wszystko tu byśmy kupili jakiegoś takiego ciebie i może ciebie, bo raczej jej zdolność przerażenia nas nie ogarnie, ale będziemy mieli obronę, tak? Zaraz tu laskę postawimy jeszcze jedną. Wysłali do nas jakiegoś przyjemniaczka z ogara. No dobrze, no to co? Damy radę? Nie damy rady, bo ma więcej życia. Piekielny ogar 20, 60 i każdego ładował. Myślałem, że zrobię tylko jeden odcinek z tej pierwszej początkowej mapki. No ale wiecie co? Chyba nie dam rady. Nie dam rady, bo to już jest prawie 50 minut, żeby to mi się za długo nie ładowało. Dobra, mamy dzień 20. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki z serii Zagrajmy w Disciples 2. Zostawcie mi suba, napiszcie komentarz, oczywiście łapkę w górę pod filmikiem. Dzięki, na razie, cześć.